Sofokles, król Edyp. Teby pustoszone są przez zarazę i choroby. Wzburzony i zaniepokojony lud gromadzi się przed świątynią. Wznosi modły o ratunek i prosi bogów, by nie gniewali się już na ich kraj i mieszkańców. Obserwuje to zaniepokojony władca, Edyp. W rozmowie z kapłanem król obiecuje poznać przyczynę tych klęsk i nie spocznie, aż się wszystko nie wyjaśni. Nadmienia, że właśnie posłał Kreona do wyroczni delfickiej z pytaniem o przyczynę gniewu bogów. W tym samym momencie nadchodzi Kreon. Wyrocznia głosi, że kraj cierpi z powodu niepomszczonej śmierci poprzedniego króla, Laiosa, którego potajemnie zabito, a morderca nadal jest w Tebach, bezkarny i nieosądzony. Bogowie sprowadzili więc na miasto plagi. Aby odpędzić wszelkie nieszczęścia, trzeba pomścić tę śmierć i wygnać zabójcę z ziemi tebańskiej. Edyp obiecuje odnaleźć mordercę. Podczas zebrania starszyzny monarcha prosi wróżbitę, by w szczegółach opowiedział przebieg dawnej zbrodni i wyjawił nazwisko zabójcy. Tyrezjasz początkowo nie chce mówić, ociąga się z udzielaniem odpowiedzi. Dochodzi więc do sprzeczki. Król zarzuca starcowi oszustwo i spisek. Ten nie daje za wygraną. Najpierw grozi, a potem rzuca klątwę na Edypa i mówi coś, co powoduje, że król zamyka się i nie może wypowiedzieć już żadnego słowa. Starzec pod wyraźną presją króla oznajmia mu, że to on jest winny śmierci poprzedniego władcy. Napięcie narasta. Edyp węszy w tym wszystkim spisek Kreona, chętnego na objęcie po nim tronu. Jest przecież bratem jego żony, Jokasty, a więc i poważnym oraz niepodważalnym pretendentem do korony. Kreon dowiaduje się o oskarżeniach rzucanych w jego kierunku i próbuje się dowiedzieć od chóru, jak przebiegała rozmowa między Edypem i Tyrezjaszem. Nagle wchodzi król. Jest oburzony obecnością szwagra. Między Edypem a Kreonem dochodzi do sprzeczki. Mężczyźni rzucają w siebie oskarżeniami, a Edyp chce skazać Kreona na śmierć. Królowa Jokasta prosi o wyjaśnienia. Sama jest zaniepokojona i zniecierpliwiona tą sytuacją. Edyp mówi jej zatem nie tylko o oskarżeniach, jakie na niego rzucono, ale i o tym, że prawdopodobnie doszło do straszliwej tragedii. Aby go uspokoić, Jokasta opowiada mu o okolicznościach śmierci pierwszego męża. Że dostał on przepowiednię, wedle której miał zostać zabity z rąk syna. Wystraszony król kazał przebić swemu małemu synowi pięty i pozostawić go gdzieś w górach. Edyp truchleje, słysząc tę opowieść, dopytuje więc o szczegóły. Rozumie coraz bardziej, że to on może być mordercą Laiosa. Każe wezwać ostatniego żyjącego świadka tych wydarzeń. Jokasta jest nadal zaniepokojona zachowaniem męża. Ten opowiada jej historię swojego życia, że jest on synem Polybosa i Merope. Żył z nimi szczęśliwie do dnia, w którym otrzymał od apolińskiej wyroczni wróżbę, że zabije swego ojca i w łóżku skala matkę. Dlatego postanowił uciec. Oddalił się od Koryntu, pewnego dnia w miejscu, gdzie trzy drogi się schodzą. Tam też, według świadka, zabity został Laios. Edyp został napadnięty i w obronie zabił starca, którym mógł być król. Tymczasem przybywa posłaniec z wiadomością o śmierci władcy Koryntu, Polybosa. Edyp wzdycha z ulgą. Póki co nie spełni się wróżba ojcobójstwa. Boi się jednak nadal, bo wyrocznia mówiła też o ślubie z własną matką. Posłaniec uspokaja. Twierdzi, że ani zmarły Polybos, ani jego żona nie są rodzicami biologicznymi Edypa. Jako małe dziecko został znaleziony w górach i zaopiekował się nim ten sam posłaniec, który stoi teraz przed dorosłym Edypem. Posłaniec oddał dziecko władcom Koryntu, którzy wychowali go jak swojego syna. Edyp, wbrew prośbom Jokasty, decyduje się w takim razie wezwać starego sługę Laiosa. Chce poznać prawdę. Sługa wyznaje mu, że kiedyś miał zabić niemowlę, które otrzymał od Jokasty. Ulitował się jednak i oddał pasterzowi z Koryntu. Teraz wszystko stało się jasne i tragiczne w tym samym momencie. Edyp okazał się zarówno ojcobójcą, jak i kazirodcą. Spełniła się tragiczna wyrocznia. Wychowany w Koryncie, u przyrodnich rodziców, zabija nieznanego mężczyznę, ojca i króla,
Odgaduje zagadkę Sfinksa, będącego zagrożeniem dla Teb, więc zostaje w nagrodę mężem królowej Teb, wdowy. Z pałacu wychodzi posłaniec domowy. Przynosi wieści o samobójczej śmierci Jokasty, która wśród przeraźliwych okrzyków rozpaczy powiesiła się na własnej chuście. Niedługo potem, gdy Edyp widzi nieżyjącą żonę, wyrywa z jej sukni spinki i wyłupia sobie nimi oczy. W ostatniej ze scen ma do Kreona, następcy tronu w Tebach, dwie prośby. Po pierwsze błaga o wygnanie z kraju, gdzieś daleko w góry, by nikt go nie oglądał. Po drugie, Edyp prosi go o opiekę nad córkami, Ismeną i Antygoną. Gdy obie córki pojawiają się, ślepy ojciec obejmuje je serdecznie i żegna się z nimi. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/a+nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com.